Mi się wydaje, że taki przeciek, takie pokazanie amerykańskiej polityki oznacza, że Amerykanie będą przekonywać swoich sojuszników, czy państwa, powiedziałbym, deklarujące neutralność, do tego, że ta wojna może się skończyć na mniej korzystnych warunkach dla Ukrainy niż byśmy oczekiwali, niż byśmy chcieli. Dzień dobry, witam Państwa w poniedziałek, jak zawsze z serca redakcji SuperEkspresu. Ja się nazywam Jan Złotarowicz i to jest mój raport. I tak jak Państwu obiecałem w piątek, ten tydzień zaczniemy od rozłożenia na czynniki pierwsze sensacyjnego w mojej ocenie artykułu, jaki w zeszłym tygodniu ukazał się w amerykańskim Newsweeku. Z grubsza dokumentuje on bardzo szczegółowo i w wielu różnych, często niepokojących, a często fascynujących aspektach, czym tak naprawdę amerykańskie CIA zajmuje się podczas ukraińskiej wojny. Obiecałem, że znajdę dla Was eksperta, który będzie w stanie porządnie się na ten temat wypowiedzieć. Długo nie musiałem szukać, no bo co prawda dziś na łączeniu, a nie fizycznie, ale z nami jeden z ulubionych ekspertów w dziedzinie służb specjalnych i wywiadu naszego raportu, czyli Piotr Niemczyk. Dzień dobry, sprawdzamy najpierw, czy się widzimy i słyszymy. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Janie, chyba Dzień. się widzimy i słyszymy. Widzimy się i słyszymy, no to możemy zaczynać. Masa tutaj rzeczy. Przeczytaliśmy sobie obaj ten artykuł, ja go sobie nawet wydrukowałem, żeby przeczytać tradycyjnie, chociaż jest on dostępny w internecie. Wrzucimy Wam potem link do niego, jeśli ktoś jest zainteresowany. Tak, zacznijmy może od ogółów. Ten artykuł zbudowany jest w oparciu o taką no, niepokojącą dla mnie tezę, a może i uspokajającą, właśnie zaraz to sobie ustalimy, że istnieje jakieś niepisane porozumienie między Joe Bidenem a Władimirem Putinem, które ma ograniczać wojnę tylko i wyłącznie do terytorium Ukrainy. No i to jest w zasadzie podstawowe zadanie CIA, pilnować, żeby nikt się z tego porozumienia nie wyłamał. Pan traktuje poważnie te doniesienia? Tak, absolutnie poważnie. Dlatego, że trzeba pamiętać, że w polityce kontaktów międzynarodowych Stanów Zjednoczonych takie kontakty najpierw z dawnym Związkiem Radzieckim, a później z Rosją, stały się rzeczą naturalną po tak zwanym kryzysie kubańskim, kiedy o mało nie doszło do wojny atomowej, kiedy akurat tu może nie tajna dyplomacja prowadzona przez szpiegów, ale po prostu działalność wywiadowcza doprowadziła do tego, że udało się zapobiec wojnie atomowej. Mówię tutaj oczywiście o Pieńkowskim, który był informatorem amerykańskiej agencji wywiadowczej i przekazał, że jednak nie ma po stronie Związku Radzieckiego woli do użycia broni atomowej, więc nie ma co eskalować tego konfliktu. Więc od tego czasu zostało postawione sztywne łącze pomiędzy Kremlem a Białym Domem. Myślę, że ono jest do tej pory i działa. Może to nie jest tak, że po prostu ktoś podnosi słuchawkę i po drugiej stronie odzywa się Władimir Putin albo odwrotnie Joe Biden, ale myślę, że to są jakieś bardziej skomplikowane procedury, ale jednak ten kontakt jest po to, żeby zapobiegać eskalacji tych konfliktów, które rzeczywiście mogłyby być zagrożeniem i dla Stanów Zjednoczonych, i dla Rosji, w związku z czym te procedury istnieją. Oczywiście żaden z rozmówców nie może mieć absolutnej pewności, że ta druga strona mówi prawdę. W związku z czym oczywiście aktywność wywiadowcza polega na tym, żeby to weryfikować i to w drodze zarówno właśnie tajnej dyplomacji, czyli poufnych kontaktów dyplomatów, którzy tak naprawdę są szpiegami, tylko dyplomatyczne funkcje są przykryciem ich faktycznej roli. Chociaż oczywiście, jeżeli mówimy o roli Williama Barnesa, to no nie ma żadnych wątpliwości, że on jest szefem wywiadu. Właśnie, więc to tylko ja przepraszam, że się wetnę w słowo, żeby zaraz rozmowa się nie zakończyła, bo myśmy obaj ten tekst czytali i wiemy, o czym rozmawiamy, ale żeby też nasi widzowie wiedzieli, znaczy ważnym bohaterem oczywiście tego tekstu siłą rzeczy jest dyrektor CIA William Burns, który wręcz został tutaj przedstawiony jako ktoś, który już na długo, długo przed wojną jeździł po Europie, jeździł do Moskwy i tak naprawdę pełnił rolę nieformalnego ambasadora, czy też ministra spraw zagranicznych i który starał się jakoś tu przygotować i sojuszników, ale też i przeciwników na nadchodzącą wojnę. No, William Barnes był także ambasadorem w Moskwie, po prostu. Trudno mi powiedzieć, czy wtedy już był szpiegiem, ale to ja nawet jeżeli nie był, to nie wiem, specjalnie nic dziwnego jest, że został szefem CIA, ponieważ dosyć często dyplomaci zostają szefami
CIA, nawet jeżeli nie znają tego rzemiosła szpiegowskiego, bo w tym wypadku ważniejsza jest dobra orientacja w polityce międzynarodowej niż, że tak powiem, szczegóły pracy operacyjnej. No więc wracając do tego, on odgrywa, zresztą ja bym chciał powiedzieć, że to jest dosyć częsta rola w sytuacjach, kiedy jest jakieś napięcie między państwami z różnego powodu, że nie prowadzi różnych negocjacji zwykła dyplomacja, tylko się je prowadzi za pomocą służb wywiadowczych. To jest bardzo typowe na przykład dla Izraela, gdzie szefowie Mossadu, ich zastępcy regularnie prowadzili właśnie te kontakty dyplomatyczne, między innymi z Jordanią, z Marokiem, no ostatnio ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, z Arabią Saudyjską. To są państwa, które wiemy, że jest naturalne napięcie wywołane tym napięciem arabsko-izraelskim, a szefowie wywiadów te, że tak powiem, drzwi dyplomatyczne otwierają i kontynuują rozmowy wtedy, kiedy nie można się do nich oficjalnie przyznać. Więc taka rola Williama Burnsa, nawet właściwie powiedziałbym półoficjalna, bo nikt specjalnie nie ukrywa, że on jeździ po świecie i prowadzi rozmowy w sprawie konfliktu ukraińskiego, jest tutaj absolutnie naturalna. No i wtedy, no, co może być przedmiotem takich rozmów? No, moim zdaniem podstawowym przedmiotem tych rozmów jest właśnie to, żeby zapobiec eskalacji, żeby nie doszło do konfliktu z użyciem broni atomowej czy jakiegoś bardzo poważnego konfliktu w Europie, który zagrażałby dobrobytowi całego świata. Tak, na ile ta eskalacja jest możliwa, to o tym sobie zaraz porozmawiamy, bo tutaj już parę takich przykładów zostało podanych w tym tekście, o którym no, będziemy cały czas dzisiaj rozmawiać. Ale skoro jeszcze jesteśmy przy Burnsie, no to mamy okazję dzięki dziennikarzom amerykańskiego Newsweeka trochę nadrobić, że tak powiem, zaległości, bo jeśli by się, zresztą mieliśmy i my okazję rozmawiać, ja też miałem okazję to rozmawiać z licznymi moimi gośćmi, jak sobie przypominamy choćby no, te pierwsze godziny po tym, jak rakieta spadła w przewodowie, jak wszyscy byliśmy w stanie totalnego alertu i przerażenia. Już pojawiły się głosy, że tu za chwilę artykuł 5 może zostać wywołany, no bo to pewnie rosyjska rakieta. No tak państwo się zastanawiają, co się dzieje w tle, no to właśnie Newsweek to doskonale opisuje. Burns był akurat w podróży między Turcją a Kijowem. Jechał do Kijowa przekazać Ukrainom, jakie poczynił ustalenia na spotkaniu w Turcji ze swoimi odpowiednikami w rosyjskich służbach specjalnych i w rosyjskim wywiadzie. Kiedy dotarła do niego ta informacja, CIA już dysponowało informacjami właśnie, że była to rakieta ukraińska, on to natychmiast przekazał prezydentowi Dudzie i to miało podobno uspokoić sytuację. I to właśnie był jeden z tych takich przykładów, gdzie CIA starało się jak mogło chłodzić nastroje i nie dopuścić do eskalacji. No, ja bym powiedział, że ten fragment artykułu akurat głównie demaskuje krętactwa polskiego rządu, bo chciałbym zwrócić uwagę, że polski rząd na początku udawał, że nie wie, czy to jest rosyjska, czy ukraińska rakieta i skłaniał się nawet w kierunku deklaracji, że to była rosyjska rakieta. Jeżeli sobie przypomnisz te godziny zaraz po tym uderzeniu tej rakiety w przewodowie. W związku z czym ten powiedziałbym, ten fragment jest dosyć nie na rękę polskiemu rządowi, który chyba próbował to wykorzystać do jakiegoś dodatkowego straszenia Rosją. To zresztą nie ma co straszyć, bo i tak jest wystarczająco groźna i bez takich, że tak powiem, jakichś machlojek. No ale wracając do tego, tutaj myślę, że to nie miało większego znaczenia z punktu widzenia świadomości polskiego rządu, co się dzieje. Ja nie mówię o opinii publicznej, bo opinia publiczna rzeczywiście przez jakiś czas była, że tak powiem, w rozterce. Natomiast jednak to nie jest tak, że ślad termiczny, czyli ślad w podczerwieni rakiety jest trudno zauważalny. Tak? Znaczy oczywiście Amerykanie mają swoje AWACS-y, które to bardzo starannie monitorują to obszar Ukrainy i pogranicza z innymi państwami NATO. Znaczy nie innymi, tylko z innymi państwami NATO, bo Ukraina jeszcze nie jest w NATO. W każdym razie to, że oni zawiadomili polski rząd bardzo szybko, polskiego prezydenta, to wcale nie znaczy, że polski rząd tak tego nie wiedział, bo ja myślę jednak, że jakieś elementy zwiadu elektronicznego jednak w Polsce działają, bo też i Polska ma swoje samoloty rozpoznania, ma swoje stacje radarowe i właśnie wywiadu elektromagnetycznego czy tam innego elektronicznego, żeby zorientować się, skąd ta rakieta wyleciała dosyć szybko. To wbrew pozorom przy jakiejś zaawansowanej technologii, którą jednak Polska ma, nie jest wcale takie trudna, a już na pewno nie jest niemożliwe. Więc jakby tutaj
ten kontekst, na to bym bardziej zwrócił uwagę, niż na jakąś tam, nie wiem, pozorną sensacyjność tej informacji, że Amerykanie są w stanie ustalić w czasie rzeczywistym trasę przelotu jakiejś jednostki, czy jakiejś rakiety, czy jakiegoś samolotu. Więc tutaj jest to przykład tej właśnie sprawności tej tajnej dyplomacji, natomiast w tym akurat nie widzę nic specjalnie sensacyjnego. Natomiast dla mnie, prawdę mówiąc, najbardziej sensacyjne jest to, że te informacje jednak wyciekły. Można się ich domyśleć. Ja nie jestem całkiem pewien, czy to, o czym pisze, czy oto to, o czym pisze Newsweek, to są rzeczywiście twarde dane, czy to tak. Są spekulacje. Bo moim zdaniem niektóre obszary tego tekstu wyraźnie wyglądają na spekulacje. Niektóre informacje wcale nie są potwierdzone, więc moim zdaniem trochę dziennikarze Newsweeka, że tak powiem, wyszli do przodu. Przepraszam, że wejdę w słowo, bo ja nawet mam swoją teorię spiskową, którą będę chciał, żeby pan mi zweryfikował, ale to zanim nie przejdziemy do właśnie zastanawiania się w ogóle, po co ten artykuł powstał i jakie funkcje ma on pełnić, to jeszcze żebyśmy naszym widzom trochę parę elementów jeszcze z tego tekstu chciałbym, żebyśmy omówili, zanim nie przejdziemy do tego wątku, który pan już poruszył i mam nadzieję, zresztą wątki polskie tutaj też są liczne i pewnie też jeszcze, jak zdążymy, do nich wrócimy, natomiast jeszcze, że zostanę chwilę przy tym przewodowie, a czy faktycznie nawet ten tekst nie przedstawia tego jako jakoś sensacyjne doniesienie, że CIA monitorował, bo wiadomo, że są w stanie to wszystko monitorować, to właśnie zostało przedstawione w takim kontekście, jak pan to przedstawił, że tu w tym wypadku wszystko zadziałało tak, jak powinno. Tutaj się udało, kryzys został zażegnany, ale zaraz potem pojawiły się kolejne sytuacje, które sprawiają, że wielu zresztą rozmówców Newsweeka, wszyscy oni oczywiście są anonimowi, pozwala sobie mocno powątpiewać w to, na ile CIA rzeczywiście panuje nad sytuacją. I tu zwracano uwagę na takie rzeczy jak znane nam dobrze ataki dronowe na Moskwę, za którymi zdaniem Newsweeka mają stać ukraińskie służby specjalne, wysadzenie w powietrze, to nie było w powietrze, to było pod wodą, atak na Nord Stream, za który też mieli stać Ukraińcy, atak na lotnisko Engels, tutaj akurat Ukraińcy niespecjalnie udawali, że za nim nie stali, ale to są liczne przykłady, na które ten artykuł zwraca, jakby które łamią to postanowienie i sprawiają, że Ukraińcy wyrywają się spod kontroli CIA i atakują Rosjan na ich terytorium. Pierwsze zdanie tego artykułu w ogóle zaczyna się od tego, że najbardziej szerzoną tajemnicą amerykańskiego wywiadu jest to, czego on nie wie. Z sugestią, że nie wie bardzo dużo. Ja bym się nie zdziwił rzeczywiście, że ten amerykański wywiad wcale nie jest taki mocny na tym obszarze konfliktu Rosji z Ukrainą. Jest fantastycznie wyposażony w sprzęt elektroniczny i moim zdaniem z tego powodu może śledzić, że tę trasę obiektów latających, obserwować drogi i tam przesuwające się kolumny wojska, identyfikować magazyny z zaopatrzeniem, węzły komunikacyjne. Do tego jest absolutnie, można powiedzieć, nawet perfekcyjny i rzeczywiście tego rodzaju pomoc dla Ukraińców jest bezcenna. Natomiast czy Amerykanie mają aż tak dobre rozpoznanie na Kremlu i tak dobre źródła na Kremlu, żeby wiedzieć, co może planować Putin, co może myśleć Putin, tego bym nie był pewien i nawet bym się nie zdziwił, gdyby się okazało, że to wywiad ukraiński ma lepsze źródła niż amerykański, bo, że tak powiem, wspólnota losów jeszcze w czasach Związku Radzieckiego i też później bardzo jednak mocne relacje rosyjsko-ukraińskie spowodowały z jednej strony tym, że Rosjanie spenetrowali polityczny rynek w Kijowie bardzo głęboko ze Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy włącznie, do której zdaje się mówić nawet, że wiceszefowie tej służby byli agentami rosyjskimi. Ale to też działa w drugą stronę. Jeżeli ktoś ma dobre relacje z kolegą ze szkoły oficerskiej KGB, to może działać zarówno w stronę taką, że Rosjanie mają dobre kontakty na Ukrainie, ale też i Ukraińcy mają dobre kontakty w Rosji, a niekoniecznie z powodów różnych wszyscy Rosjanie muszą być tacy strasznie lojalni i tak bardzo zastraszeni. Wcale bym się nie zdziwił, żeby się okazało, że tak wcale nie było i że te źródła jednak działają i te kontakty przynoszą bardzo ciekawy uzysk informacyjny. W związku z czym tu bym się tak naprawdę nie zdziwił, że lepszym źródłem informacji
dla Amerykanów, jeżeli chodzi o sytuację na Kremlu, jest wywiad ukraiński niż ich własne źródła. No tak, i tu... Natomiast jakby wracając do tych różnych informacji dotyczących różnego rodzaju akcji sabotażowych na terenie, bo to chyba tak należy nazwać, bo to jeszcze nie jest skala tam incydentów wojennych, tylko raczej akcji sabotażowych, to ja bym się nie zdziwił, że za tym jakoś kryje się wywiad przede wszystkim wojskowy, czyli uprawlenie razwiedki, tak, chór. Z panem generałem Budanowem na czele. On zresztą przyjmuje taką retorykę, powiedziałbym dosyć agresywną, dosyć ofensywną. On jakby najmocniej ze wszystkich polityków, no bo on jest jednak politykiem, polityków ukraińskich, mówi o rewanżu, mówi o tym, że Rosjanie, że tak powiem, mocno poobijani wyjdą z tej Ukrainy. W związku z czym nie można oczywiście wykluczyć, a nawet wydaje się to bardzo prawdopodobne, że te grupy, które dokonują tych ataków dronowych czy różnych zamachów na terenie Rosji, mogą mieć rzeczywiście logistyczne wsparcie ze strony ukraińskiego wywiadu. Zakładam, oczywiście zapewniam wszystkich, że nie wiem tego, bo jakbym wiedział, to bym to ujawnił, te wielkie tajemnice ukraińskiego wywiadu, więc nie wiem, mogę tylko spekulować, ale to mi się wydaje logiczne. Natomiast miałbym bardzo poważne zastrzeżenia co do tezy, że to Ukraińcy wysadzili Nord Stream, dlatego że akurat z różnych krajów, które mają interesy związane z Nord Streamem albo właśnie mają konflikt interesów związanych z Nord Streamem, to moim zdaniem Ukrainie wyjątkowo niezręcznie byłoby próbować to zrobić, i czy skutecznie, czy nieskutecznie, ponieważ to by było, że tak powiem, straszne ryzyko z punktu widzenia odbioru ich przez opinię publiczną. Więc to ryzyko nie jest warte świeczki, natomiast moim zdaniem niestety spekulacje dotyczące tego, że wysadzili to Ukraińcy, czyli te wszystkie szczegóły dotyczące jachtu Andromeda, który miał jakoby służyć agentom ukraińskim, oficerom ukraińskim dysponującym fałszywymi dokumentami, ale fałszywymi dokumentami zarazem materiałami wybuchowymi i sprzętem niezbędnym do wysadzenia Nord Streamu, no, ja bym powiedział, że ta Andromeda jest tak ostentacyjnie wmieszana w ten problem ataku na Nord Stream, że aż to budzi mój niepokój, bo to jest no kompletnie nieprofesjonalne, żeby wyszkoleni oficerowie wywiadu czy sił specjalnych, bo raczej takich bym podążał, bo to jakieś, powiedzmy, ukraińskie Navy Seals musiałoby tutaj zadziałać, powiedzmy 80 metrów pod wodą i kilkaset kilogramów materiałów wybuchowych. To naprawdę trudno jest logistycznie operacja. Oni by sobie poradzili, a potem zostawili resztki materiału wybuchowego na stole w mesie, na tym jachcie. No po prostu to, a te paszporty były łatwe do zidentyfikowania jako nieprawdziwe, tak? Nie chcę powiedzieć fałszywe, bo to były czasami realne paszporty realnych osób, tylko one nie wiedziały, że do tego zostaną wykorzystane ich paszporty, prawda? Więc to były jakieś wtórniki, czy jakieś, nie wiem, może skradzione, no już trudno w tej chwili mi powiedzieć, bo nie znam szczegółów śledztwa. No w każdym razie, że to jest tak, jakby ktoś, że tak powiem, stanął na Kremlu i krzyczał, to ja wysadziłem Nord Stream z punktu widzenia służb wywiadowczych, więc ten trop moim zdaniem jest absolutnie niewiarygodny. Ja oczywiście nie mówię, że to wyklucza ewentualną działalność ukraińskich służb, ale mimo wszystko uważam, że Ukraina mogłaby na tym więcej stracić niż zyskać. W związku z czym jednak nadal uważam, że te najbardziej wiarygodne tropy prowadzą mimo wszystko do Moskwy. Zresztą, co ciekawe, jakby pan przeczytał, czyli którykolwiek z widzów przeczytał później komentarze pod tym artykułem w Newsweeku, to tam jest taki wątek, że kilka osób mówi, no co wy piszecie, przecież to jest oczywiste, i posłuchają się realnymi argumentami, że jednak tym sprawcą zamachu byli Rosjanie, a nie Ukraińcy, a to, że podejrzewani są Ukraińcy, to wygląda na tak zwaną rosyjską maskirotkę właśnie, dosyć typową taką działalność, która może czasami właśnie nawet nadmiernie pokazuje, że to ktoś jest zaangażowany w jakieś wydarzenie, w którym wcale nie musiał uczestniczyć. No więc to mi się wydaje, że to trochę pochopnie tutaj bardzo kategorycznie stwierdzili autorzy artykułu, że to Ukraińcy. Zresztą jednak ja myślę, że szwedzkie, niemieckie, duńskie służby policyjne
chyba by tego nie ukrywały, gdyby się okazało, że mają dowody na udział Ukraińców w takim zamachu, bo to są dosyć jednak niezależne służby i nawet jeżeli ważny interes polityczny by wskazywał, że trzeba ukrywać udział Ukrainy w tym, żeby nie pogarszać jej sytuacji wojennej, no to ja myślę, że tam się znalazł ktoś, kto by jednak podjął decyzję albo wypuścił przeciek, że to jednak są twarde dowody na udział Ukraińców. Więc myślę, że jak długo to śledztwo nie zostanie skończone i nie ustali konkretnych faktów, to długo będziemy jednak polegać na spekulacjach. To prawda. Ja też wolałbym, żeby się okazało, że Ukraińcy z tym atakiem nie mieli nic wspólnego, bo też tak jak pan, no nie widzę sensu z ich strony, ale że wystąpię trochę w roli takiego adwokata diabła, no bo jeżeli jest tak, jak Newsweek napisał, to być może to jest dodatkowy dowód na tezę, którą oni tutaj stawiają, że właśnie ktoś, a w tym wypadku no to CIA stara się za wszelką cenę ukryć swoją wtopę, no bo jeżeli dostali za zadanie pilnować Ukraińców, trzymać ich w ryzach, nie dopuścić do tego, żeby wojna eskalowała poza ukraiński terytorium, no to gdyby rzeczywiście Ukraińcy się poważyli na taki atak, no to byłaby poważna wtopa ze strony CIA. Ale też tak, to byłaby poważna wtopa ze strony CIA, chociaż moim zdaniem to wcale nie jest takie łatwe, żeby CIA w tych takich warunkach wojennych penetrowała jednak służby ukraińskie, dlatego że tamten reżim kontrwywiadowczy jest moim zdaniem podniesiony do, że tak powiem, maksimum, że tam jakiekolwiek kontakty nieoficjalne, nieformalne właśnie, takie służące wydobyciu informacji, są niezwykle trudne, ale nie, oczywiście nie z powodu CIA, tylko z powodu przede wszystkim Rosji. Tylko też pamiętajmy, że działanie pod obcą flagą jest dosyć w wywiadzie popularne, więc ktoś, kto miałby pracować dla Rosji, pewnie by się chętnie powoływał na to, że jest Amerykaninem. W związku z czym tak czy owak, ten reżim kontrwywiadowczy jest nakierowany właśnie na wszystkich ludzi, którzy się kręcą wokół tych służb, a nie tylko na potencjalnych agentów rosyjskich. W związku z tym ja myślę, że to bardziej musiałoby polegać jednak na deklaracjach. Ja myślę, że był taki, mógł być taki cień podejrzeń i pewnie był, na pewno nawet, że to Ukraińcy wysadzili Nord Stream, ale moim zdaniem ta reprymenda amerykańska, o której pisze Newsweek, moim zdaniem dotyczyła bardziej podejrzenia niż świadomości faktu, że ten rurociąg wysadzili Ukraińcy. Myślę, że to na pewno będziemy wiedzieli chyba jakiś czas po wojnie, a może nigdy. Oczywiście, znaczy ja też znowu wszystkich Państwa zachęcam do tego, żeby się z tym artykułem zapoznać, ale też daleki jestem od tego, żeby każde zdanie i każde słowo, jakie w nim przeczytałem, traktować jako absolutną pewność. Tak jak mówiłem, sam się zastanawiam, kto i po co i dlaczego uznał, że warto taki tekst napisać. I tak jak mówię, pewnie o tym jeszcze za chwilę porozmawiamy, ale właśnie tak jak pan powiedział, jakby osłona kontrwywiadowcza po stronie ukraińskiej jest no, na najwyższym możliwym poziomie. Zresztą ten tekst ma tytuł, który ja pozwolę sobie sam przetłumaczyć jako martwy punkt, blind spot. Czyli to, co jest najciekawsze, to czego CIA nie wie. Wiedzą doskonale, jak bardzo Putin utknął na Ukrainie, ale nie mają bladego pojęcia, jak bardzo jest w związku z tym zdesperowany i do czego jest w stanie się posunąć. To jest jedna bardzo niepokojąca rzecz, ale druga, równie interesująca, tak naprawdę nie mają rozeznania a propos tego, do czego jest jeszcze zdolny Wołodymyr Zełenski, do czego jest zdolny ukraiński wywiad, do czego są zdolne ukraińskie służby specjalne. Są tutaj w cieniu tak samo jak w sprawie rosyjskiej. Znaczy, Amerykanie, już mówię nie tylko o służbach, tylko w ogóle o polityce amerykańskiej, o Białym Domu, o Pentagonie, to jednak mają bardzo, bardzo silny argument do tego, żeby jednak Ukraińcy brali pod uwagę ich jednak instrukcje, deklaracje, oczekiwania, jest faktem, że jednak Ukraińcy dlatego sobie poradzili w tej wojnie, że dostali ogromne wsparcie też amerykańskie, czy co najmniej natowskie, prawda? Dokładnie. Przynajmniej natowskie, więc tam Javeliny czy tam Enlały to są rakiety, jedne są amerykańskie, inne są brytyjskie, też te pioruny polskie miały ważną rolę na samym początku wojny. W każdym bądź razie to są jednak, nawet bajkatiary są
są natowskie, tak? Tak? Chociaż to Turcja to tak jest jedną nogą NATO, jedną poza, ale to znowu, ale to jednak ja, to ja jest przepraszam, NATO. To ja przepraszam, że się wetnę w słowo, żebym też nie wyszedł na tego, który tu tylko po prostu siedzi i CIA krytykuje, zwłaszcza, że ja się na tym kompletnie nie znam. Warto też zwrócić uwagę na jedną rzecz, że na bardzo duży pozytyw. Że CIA pełni też bardzo istotną rolę, tak jak pan powiedział. Czy oni zapewniają nie tylko wywiad, ale i sprzęt. Znaczy robią wszystko to, czego do końca nie może zrobić amerykański Departament Stanu, czego nie może zrobić amerykańskie Ministerstwo Obrony, bo, co zresztą w tym tekście jest podkreślone, Ukraina nie jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w tej wojnie, czy też Amerykanie nie są sojusznikami Ukrainy w tej wojnie. Nie wypowiedziała Ameryka wojny Rosji, musi jakoś lawirować w cieniu i musi pomagać gdzieś w tle. I CIA to jest idealnym narzędziem, żeby to robić. No tak, trochę bym dyskutował z tym pojęciem, że Ukraińcy nie są sojusznikami Stanów Zjednoczonych, bo to mnie dziwi ta teza, bo to tak samo można by powiedzieć, że Izrael nie jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, a oczywiście jest. Więc czy ktoś należy do NATO, czy nie, wcale nie znaczy, że nie jest sojusznikiem. Więc trochę tego akapitu trochę nie rozumiem w tekście, ale mi się wydaje, że to właśnie jest bardziej związane z tym, że ten tekst ma właśnie ukryty cel, tak jak pan powiedział, że pan podejrzewa, że ten tekst ma ukryty cel i że za nim mogą pójść pewne konsekwencje polityczne, ale o tym właśnie za chwilę sam pan powiedział, że pan do tego ale jeszcze wróci. Myślę, że już powoli zmierzamy do tego kierunku, ale proszę skończyć myśl. A. W każdym razie to, co jest najciekawsze w roli wywiadowczej, no to jest mowa o tej szarej flocie, o tych szarych liniach lotniczych, które są specjalnie wynajmowane przez CIA, ale takie, żeby nie specjalnie zwracać uwagę na to, że to są, nie wiem, samoloty wojskowe, tylko właśnie to są samoloty, które są cywilne albo udają cywilne. No i właśnie to jest ta szara flota, która dostarcza, podejrzewam, sporo różnej elektroniki i wywiadowczej, i takiej, która wymaga jakby specjalnej precyzji do różnego rodzaju urządzeń celowniczych, do różnego rodzaju rakiet, chociażby HIMARS-ów. Oczywiście nie wiem, co to jest za elektronika, bo nie jestem specjalistą od techniki wojskowej, a myślę, że i to jest ukrywane po prostu, więc to jest pewna tajemnica, jakiego rodzaju to jest. Ale nie wszystko się dostarcza pociągami, nie wszystko się dostarcza tirami, prawda? Te najbardziej wrażliwe rzeczy wymagają specjalnego traktowania i między innymi do tego służy ta szara flota. I rzeczywiście, gdyby CIA tego nie obsługiwało, to Ukraińcy mieliby trudności z dostępem do tej właśnie najważniejszej elektroniki, a właśnie precyzja tych odpalania tych rakiet, precyzja różnego rodzaju wywiadu elektronicznego, no to jest zupełnie elementarna rzecz tej wojny. Gdyby byli tego pozbawieni, to ich sytuacja byłaby dużo gorsza niż jest. Więc to jest taki argument, którym Amerykanie mogą wymuszać niestety wiele ustępstw. Powiedziałem niestety, zaraz powiem dlaczego, niestety wiele ustępstw na Ukraińcach. I moim zdaniem, mówię niestety, dlatego że moim zdaniem są przewrażliwieni. Moim zdaniem, że Rosjanie są w stanie dużo więcej znieść, bo się sami boją, tak. A nie dlatego, że kontrolują swoją agresję. Po prostu sami się boją i moim zdaniem, tak jak na początku się mówiło, że nic nie można tej Ukrainie dostarczyć, prawda? Samolotów nie można, tam cięższego sprzętu, w ogóle uzbrojenia niechętnie. No to teraz okazało się, że to jest rozbrojenie, idzie jednak szerokim strumieniem i żadne poważne konsekwencje z tego nie wyniknęły, więc jednak tutaj obie strony zachowują się, nie chcę powiedzieć odpowiedzialnie, bo to byłoby chyba niesłuszne, ale ostrożnie. O, tak, to chyba będzie właściwie. Tak, to co pan powiedział, to już jest taka trochę konkluzja w tym tekście. Tam zresztą się wypowiada oczywiście znowu anonimowo, ale tym razem przedstawiciel polskich władz, czy też polskich służb, Newsweek tego nie precyzuje. Właśnie, że z jednej strony Amerykanie są trochę przewrażliwieni i trochę na wyrost tych Ukraińców trzymają w ryzach, ale z drugiej strony też zdaniem tego ten polski głos jest taki, że CIA do końca nie rozumie specyfiki ukraińskiej, nie rozumie, jak tak patrzę tutaj natury ukraińskiej władzy, ale też tego, jak potrafi być ona tu użyto słowa reckless, że jak są jakieś lekkomyślne frakcje w ukraińskich władzach i że to wszystko zmierza do tego, że prędzej czy później Ukraińcy będą się, znaczy już zaczęli się wymykać spod tej kontroli CIA i będzie się to działo jeszcze w przyszłości. Znaczy ja bym się nie do końca zgodził z tym, że CIA nie wie, jaka jest natura ukraińska, tak, że nie zna tych szczegółów, nie rozumie tych niuansów. Moim zdaniem CIA ma takich ekspertów, że oni to wszystko rozumieją. Oni
mogą pewne rzeczy nawet lepiej rozumieć niż, tak powiem, sami Ukraińcy, bo to są naprawdę strasznie profesjonalni goście i ja pamiętam moje kontakty, ich, że tak powiem, głębokość wiedzy potrafiła imponować przez fantastyczne zasoby, przez bardzo ciekawe charakterystyki od różnych źródeł wywiadowczych. Także to jest ten, to jest inny problem. Amerykanie po prostu uważają, że interes Ameryki jest najważniejszy i już, prawda? Więc jeżeli w jakimkolwiek stopniu to ryzyko, że wojna się rozleje i zacznie dotykać bardziej Stanów Zjednoczonych, miałoby się zrealizować, to Amerykanie będą rzeczywiście dmuchać na zimne i bardzo pilnować, żeby to się nie stało. Ale moim zdaniem ta informacja, że oni nie rozumieją Ukraińców, jest nieprawdziwa. Rozumieją, tylko mówią, ich interes jest ważniejszy i już. No właśnie, no i to jest ten moment, w którym ja tu mam nawet zapisane. Ukryty cel. Musimy sobie trochę pospekulować. No bo wiadomo, oczywiście możemy założyć, że ten tekst powstał po prostu dlatego, że Newsweek ma świetnych reporterów, którzy dotarli do źródeł, zebrali i twierdzą, że to jest efekt wielomiesięcznego śledztwa. I tak to wygląda, no bo jednak napisać tak wielki artykuł o tylu różnych sensacyjnych rzeczach, no nie pisze się jeden, dwa dni, szczególnie jeśli chce się pokazać, pogadać z przedstawicielami Departamentu Stanu, Białego Domu i nieoficjalnie porozmawiać z agentami CIA, bo ja powtórzę, nikt oficjalnie tutaj się nie wypowiada, a CIA oficjalnie odmówiła komentarza do tego tekstu. Więc możemy założyć, ale tu chyba nie musimy spekulować, że po prostu dziennikarz wykonał kawał dobrej roboty. Ale od razu, tak jak pan powiedział, i w komentarzach pod tym tekstem, i w dyskusjach, które ja wiodłem na ten temat z wieloma ludźmi już pod jego wpływem, już od piątku, padały różne tezy i różne pomysły. Ja zacznę może od takiej, która mi się najbardziej nie podobała i zobaczę, czy pan mi ją od razu obali, czy podtrzyma, że to w ogóle rosyjska prowokacja i że rosyjskie matki sięgają tak daleko, że są w stanie nawet wpłynąć na New York, na Newsweek, żeby opublikował taki artykuł. No z tą opinią, znaczy ja nie mogę nic obalić ani nie, no bo to podobnie jak pan, trochę muszę zgadywać, spekulować, prawda? No, że tak powiem, powoływać się na swoje doświadczenie i wieloletnią obserwację tych relacji, a nie na zdobyte fakty, bo ich nie mam. Ale rzeczywiście taka interpretacja wydaje mi się przeraźliwie wprost naciągana, chociaż proszę zwrócić uwagę, że jeżeli Waszyngton ustala jakąś linię polityczną i, że tak powiem, wprowadza w działanie także służby wywiadowcze, no to się to dzieje w reakcji na zachowanie Rosji. Więc być może to nie jest tak, że rosyjscy szpiedzy coś tam szepczą do ucha doradcom Joe Bidena czy sekretarzowi Stanów czy sekretarzowi obrony, tylko jest tak, że ich po prostu nachalna propaganda i straszenie i różnego rodzaju naciski powodują, że Amerykanie muszą się z tym liczyć. Więc jeżeli bym gdzieś te rosyjskie paluchów tam szukał, odcisków palców, no to raczej bym nie szukał właśnie odcisków palców, tylko nie wiem, odcisków pięści, którymi oni wygrażają, że żądając, żeby Stany Zjednoczone za mocno tej Ukrainy nie wspierały. Więc stąd. Natomiast pan chciał jeszcze przedstawić jakieś inne hipotezy, więc może o nich porozmawiajmy, bo ja mam swoją, ale to może po prostu na koniec, chyba że która z nich będzie się pokrywać. Dobra, to ja od razu pójdę ze swoją autorską. Ona znowu, no ja nie mam takiej wiedzy i doświadczenia jak pan, ale trochę to już obserwowałem i wielokrotnie nawet dawałem się łapać na to, że wychodziły nawet jakieś przecieki ze strony amerykańskich służb. Był ten słynny wyciek wywiadowczy na początku roku. Wiele z tych rzeczy potem okazywało się być no, celowym działaniem mającym uśpić rosyjską czujność. I podejrzewam, ja osobiście, ale mówię, to jest czysto moja autorska wiedza, ja tym bardziej nie mam w tej sprawie żadnej wiedzy, że te paragrafy w tym tekście, o których pan mówił, że się coś nie zgrywają i nie pasują, to mam wrażenie, że to jest celowa amerykańska dezinformacja, żeby uśpić czujność Rosjan. No, ja bym zaczął od dwóch rzeczy. Ten artykuł jest dosyć logiczny, więc to, co pan mówi, że coś, że tak powiem, się nie spina, to nie dlatego, że on jest nielogiczny, tylko dlatego, że rozumiem, że mówi pan o tym, że te zdarzenia, które oni przedstawiają jako, że tak powiem, dobrze udokumentowane, wcale dobrze udokumentowane nie są. Tak więc to bym chciał od razu wyjaśnić. Natomiast jakby wracając do kwestii przecieków, bo to jest moim zdaniem kluczowe dla tej sprawy. Znaczy, gdybyśmy popatrzyli, do ilu przecieków dociera prasa z całego świata dotyczących aktywności CIA, to ona by się chyba powinna już dawno zlikwidować, bo wyglądałoby na to, że nie ma żadnych tajemnic.
ale tymczasem jest dalej ma tajemnicę i dalej jest skuteczna, więc to, że my ciągle czytamy o jakichś przeciekach, że to wyciekło, tamto wyciekło z CIA, że ta operacja się udała, tamta się nie udała i wszyscy doskonale wiedzą, na czym to wszystko polegało, to jest wszystko, przepraszam, kompletne nieporozumienie. Moim zdaniem większość przecieków dzieje się za wiedzą i zgodą CIA. Zresztą mogę pokazać jako przykład w sumie bardzo niewygodnej dla Polski książki Johna Pomfreta Pozdrowienia z Warszawy, tak, gdzie on opisuje współpracę służb wywiadowczych polskich i amerykańskich, gdzie ujawnia rzeczy bardzo niewygodne dla polskich służb, bo po prostu, że tak powiem, naraża je na ryzyko nawet, czy nawet konkretne osoby na ryzyko. Tak, tam nawet padły konkretne nazwiska, dokładnie tak. Tak, więc to jest... My nie będziemy ich tu, cytować, ale tak, nawet... Tak samo jak nie fair było ujawnienie, zresztą bardzo ważne i potrzebne dla polskich służb i w ogóle dla polskiej polityki zagranicznej wówczas, kwestia ujawnienia, bo to Amerykanie ujawnili, nie Polacy ujawnili, kwestię wydobycia oficerów amerykańskiego wywiadu z Iraku, prawda? Więc to jest tak, że te służby potrzebują dla jakichś swoich celów się pochwalić albo pokazać, że kogoś podstraszyć, albo pokazać, jakie są profesjonalne. Więc to z tego paradoksalnie bardziej się biorą te przecieki niż nieprofesjonalności. Tak? I ja bym chciał zwrócić uwagę, że to oczywiście nikt na świecie chyba nie uwierzy w to, że Amerykanie nie prowadzą tajnej dyplomacji wobec Rosji, tak? Ale jakby pokazanie pewnych narzędzi tej tajnej dyplomacji i pokazanie celów tej tajnej dyplomacji, to już, przepraszam, wygląda na bardzo poważne naruszenie tajemnicy, bardzo poważne naruszenie dyscypliny. Myślę, że Amerykanie świadomi tego, jakie są prawdziwe cele tej tajnej dyplomacji, to powiem, podejrzewam dosłownie kilka osób i niekoniecznie ci urzędnicy z Waszyngtonu, którzy rozmawiali z dziennikarzami Newsweeka. Więc dlatego uważam, że mimo wszystko jest to przeciek celowy i ja nie wiem, czy ja nie zmierzam do puenty niepotrzebnie, jeżeli zmierzam... Śmiało. Ja patrzę na zegarek, mamy bardzo dobry moment na to, żeby puentować powoli, tak. No to powiem tak, że w tej chwili zaczyna się konferencja, za parę dni, czy za może paręnaście dni zaczyna się konferencja w Arabii Saudyjskiej, bez udziału Rosji, ale z udziałem właściwie wszystkich zaangażowanych w to państw, łącznie z Indiami i Chinami, zdaje się, ale moim zdaniem Indie mogą być zupełnie kluczowym graczem w tej całej atmosferze międzynarodowej, bo jeżeli Indie przestaną kupować rosyjską ropę, to Rosja naprawdę popada w poważny problem ekonomiczny, więc na przykład wsparcie państw, które deklarują bardzo wyraźną neutralność i bardzo wyraźny dystans do obu stron konfliktu jest może się okazać, że tak powiem, ogromnie ważny. Więc mi się wydaje, że taki przeciek, takie pokazanie amerykańskiej polityki oznacza, że Amerykanie będą przekonywać swoich sojuszników, czy państwa, powiedziałbym, deklarujące neutralność, do tego, że ta wojna może się skończyć na mniej korzystnych warunkach dla Ukrainy niż byśmy oczekiwali, niż byśmy chcieli. Już nie chcę wchodzić w szczegóły, czy to oznacza, żeby nie wiem, Ukraina nie mogła zająć Krymu, czy nie będzie mogła, że tak powiem, zniszczyć jakiś baz po stronie zagrażających permanentnie, po stronie rosyjskiej. W każdym razie moim zdaniem to jest przygotowanie do tego, żeby pokazać, że co prawda będziemy wszyscy skacowani, że Ukraina nie wygrała naprawdę tej wojny i że została powstrzymana metodami politycznymi, ale że to wynika z bezpieczeństwa międzynarodowego, a z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, dla których amerykańska opinia publiczna jest najważniejsza, żeby amerykańska opinia publiczna, nawet ta część, która absolutnie sprzyja Ukraińcom, żeby ci ludzie mieli taką świadomość, że jednak presja na Ukrainę, żeby nie miała za wysokich żądań i nie eskalowała konfliktu, jest uzasadniona bezpieczeństwem międzynarodowym. Moim zdaniem to o to chodzi. Tak? W związku z czym pokazywanie CIA i pokazywanie amerykańskiej dyplomacji jako kogoś, kto broni świat przed eskalacją konfliktu, ma podkreślić jego wiarygodność. Robimy wszystko, co się da, żeby Ukraina wyszła jak najlepiej z tej wojny, ale nie możemy pewnych granic przekroczyć. Moim zdaniem to jest poparcie tego rodzaju argumentów, które będą zarówno ważne na tej konferencji w Arabii Saudyjskiej, jak i we wszystkich innych
późniejszych czy innych, nie wiem, równoległych negocjacjach dotyczących perspektywy wyjścia z tej wojny. Mhm. No to jest ciekawa bardzo i śmiała teza, która pewnie by nam tu otworzyła pole do dalszych rozważań i dalszych dyskusji, ale myślę, że spokojnie zostawimy sobie na następny raz, bo tak jak pan powiedział, no chociażby to spotkanie, które się szykuje na szczycie, na pewno przyniesie wiele kolejnych. Ja zapamiętam. Ale jaka jest pana hipoteza? Bo pan powiedział, że to... Ja dużo mniej ambitnie niż pan do tego podchodziłem. Miałem wrażenie, że to jest po prostu takie chwilowe mydlenie Rosjanom oczu i pokazywanie, że my do końca nie panujemy nad sytuacją, a tak naprawdę panujemy, żeby trochę uśpić ich czujność w świetle teraz rozkręcającej się ukraińskiej kontrofensywy. Natomiast pańska teza jest dużo ciekawsza od mojej, bo ona idzie dużo dalej. Jednak pokazuje, że Amerykanie już gdzieś projektują jakiś sojusz, znaczy może nie tyle sojusz, jakieś zawieszenie broni, jakiś pokój, jakąś przyszłość i generalnie, jeśli dobrze rozumiem, wysyłają do świata sygnał, że on niekoniecznie musi być po ukraińskiej linii myśli. To jest sygnał przede wszystkim do opinii publicznej, dlatego że i dyplomaci, i szpiedzy wiedzą, że takie rzeczy się puszcza, że tak powiem, po to, żeby osiągnąć określony cel polityczny. Myślę, że szpiedzy są... Ja myślę, że tu pomysł na... Znaczy, podoba mi się pana hipoteza też, że pomysł na to, że to jest mydlenie oczu, tylko że Rosjanie wiedzą, że to może być mydlenie oczu. Więc wydaje mi się, że to jest bardziej ukierunkowane na te państwa, które jakoś tam wspierają Ukrainę, ale właśnie też szukają wyjścia z tej wojny i zastanawiają się, na jakich warunkach trzeba to zrobić. Więc Amerykanie tu chcą mieć inicjatywę i niestety wyjść z twarzą z tego, że nie zrealizują, nie pomogą Ukraińcom zrealizować wszystkich ich celów. No tak, no tu będziemy, a to z kolei może świadczyć o tym, że ta ofensywa, która teraz idzie, wcale nie pójdzie tak pięknie i tak daleko, jak chociażby Ukraińcy liczą. No tu mówiliśmy o Krymie, tu już gdzieś słyszałem, że są coraz większe, bardziej ambitne plany, ale to naprawdę zostawimy sobie na kolejną rozmowę i z panem, i też z moimi kolejnymi gośćmi. Proszę wybaczyć, że tak ucinam, ale patrzę na zegarek, już trochę zbliżamy się. Ale Piotr Niemczyk, znany państwu doskonale, ekspert do spraw wywiadu i służb specjalnych, wyjaśnił nam w mojej ocenie doskonale, o co chodzi w tym newsweekowym artykule. Bardzo dziękujemy za te wyjaśnienia. Ja dziękuję, ale proszę się nie zdziwić, jeżeli moje hipotezy się nie sprawdzą, bo ja też tylko oczywiście. No my musimy... pytam między wierszami co najwyżej, ale to nie jest tak, że wiem naprawdę. Prosiłbym bardzo na tym nie polegać. Musimy gdybać i zgadywać, i to nie jest też żaden konkurs. Ja oczywiście bym się ucieszył, gdyby się okazało, że moja teza jest prawdziwsza. Nie ambicjonalnie, tylko ona by po prostu znaczyła, że ofensywa ukraińska zaraz pójdzie dużo lepiej i dużo piękniej, niż się wszyscy spodziewają, co przecież obaj chcielibyśmy zobaczyć. No ale trzeba być tak jak pan, realistą, a ja czasem się zapędzę w swoim entuzjazmie, dlatego jeszcze raz bardzo dziękuję za wyjaśnienia, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję państwu i dziękuję panu za ciekawą rozmowę. A jeszcze przepraszam, bo tu się dopytywali w czacie. Ja próbuję sobie przypomnieć, ta książka Pomfreya, żebyśmy naszym czytelnikom, widzom przypomnieli, bo chcą. Jej amerykański tytuł jest From Warsaw with Love, a polski tytuł jest Pozdrowienia z Warszawy. Pozdrowienia z Warszawy, tak nazywa się ta książka. Tu wyszła jakieś pół roku temu, czy kilka miesięcy na pewno. Państwo tu o nią pytacie w czacie. No ciekawa pozycja, aczkolwiek mówię, dla wielu ludzi... Bardzo ciekawa. Nie wszystkie tam rzeczy są prawdziwe, niektóre są moim zdaniem naciągane, niektóre wprost, że tak powiem, taki jest na przykład wątek o tym, że CIA jest absolutnie przekonana, że w tym, że polscy oficerowie wywiadu zginęli czy na Bliskim Wschodzie, czy na Bałkanach, że oni wiedzą, że to na pewno nie było osób trzecich. To moim zdaniem to absolutnie nieprawda. Nikt nie wie, czy tam nie było osób trzecich, a w okoliczności tych tajemniczych śmierci wskazują, że jednak coś jest na rzeczy. Więc tak. Ale poza tym bardzo ciekawa, taka rzetelna analiza dziennikarska, doświadczonego dziennikarza, Johna Pomfreya. Tak, ale trzeba na to uważnie patrzeć, tak samo jak na ten tekst Newsweeka. I będziemy teraz siedzieć niecierpliwie i czekać, bo rzeczywistość szybko zweryfikuje, jaki był prawdziwy cel, bo nie mamy raczej wątpliwości, że jakiś cel w tym artykule był i jakieś interesy też Amerykanie starają się nim realizować. Jeszcze raz dzięki bardzo za rozmowę. Państwu dziękuję, że... Jeszcze raz dziękuję. Do widzenia i dziękuję.
Pozdrawiamy serdecznie, a Państwu dziękujemy, że byliście z nami żywo, komentowaliście, tak, dostaliście tytuł, warto po tą książkę sięgnąć. Ja muszę jutro zrobić sobie jeden dzień przerwy, wybaczcie, ale mam od rana tu inne też obowiązki, natomiast widzę się z Wami już w środę. Dalej będziemy ciągnąć wątki wojenne i ukraińskie, bo dużo ciekawego się dzieje, no ale to zapraszam na środę. Do zobaczenia.